Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodzio, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim filmiku, w którym unboxing będzie sobie leciał w tle nowego zasilacza LC Power Legion X2 certyfikowanego 80 plus Gold, 1000W. I tak, już dawno chciałem kupić sobie jakiś nowy zasilacz i oczywiście pierwszą rzeczą, która była dla mnie ważna, było to, żeby było modularne kablowanie. I tutaj takie jest. Nie będę wam tutaj mówił, jaki ten zasilacz ma, nie wiem, trzyma napięcie, że je tak dalej, bo na tym się nie znam. Do recenzji tekstowej na portalu pcfoster.pl, który dokładnie przyjrzał się temu zasilaczowi, odsyłam was, jest link w opisie. Ja tutaj w tle leci sobie unboxing, ja powiem takie moje wrażenia przy montowaniu, więc tak, generalnie zasilacz bardzo dobrze zapakowany. Powiem tak, bardzo mało kabli jest z tyłu obudowy, co oczywiście jest plusem tego, że jest modularny. Montowało mi się go bardzo przyjemnie. Podstawowo było 24-pinowy, 8-pinowy kabel i jeden kabel, którym podłączyłem kartę graficzną, czyli 6- i 8-pinowy. Jeżeli chodzi o możliwość montażu, to tak, to kabel 24-pinowy i 8-pinowy, który służy do zasilania płyty głównej, to jest naprawdę, końcówka jest strasznie sztywna, tak powiem, i ciężko było umodelować ją w taki sposób, żeby ładnie wszystko weszło w odpowiednie dziurki, ale udało się, jest odpowiedniej długości, wszystkie właśnie dane macie tam w opisie na pcfoster.pl. To jest jedyna polska recenzja, która chyba jest w internecie. Generalnie może mało znana firma, dlatego chwilę się zastanawiałem nad zakupem, ale cena mi skusiła, bardzo niska. Na Allegro możecie sobie znaleźć, jeżeli oczywiście byście chcieli kupić taki zasilacz. Jeżeli chodzi o głośność wentylatora, to jest słyszalny, ale to nie jest jakoś tak mega głośny. Ja mam go pod blatem, więc nie wiem ile takie to jest odległość, nie mierzyłem nigdy. Jest słyszalny, ale pod obciążeniem karty graficznej i bo wiatraczka procesora po prostu ginie w tłumie i podłączaniu wszystkich wentylatorów na ustawienia maksymalne. Także no to był taki krótki filmik. Ogólnie zasilacz oceniam na bardzo dobry. Na razie wszystko się fajnie sprawuje. Także myślę, że wam się podobało i do zobaczenia w innych materiałach. Na razie.